Siemaneczko, w 50. części Let's Play GTA 5 zaczynamy odcinek od Trevora. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo kurde, no nie mogę się zebrać, by wreszcie coś ładnie zatrybiło i był jakiś spoko początek odcinka. Mam nadzieję, że teraz nic się nie spieprzy. O co tutaj chodzi? Co to za misja? Czy to jest nasz stary z... Chyba tak, nie? I got you that stuff. Oh, great. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, John. I knew I would like you. Can I have a hug? Okay. Yeah. Come here. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! John! No. You won't believe what's happened! What? Only Al Di Napoli walking. He actually walks! He walks among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Oh, me, I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Czyżby macie zakaz zbliżania się? And we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything. If we could only get him somewhere private. You see, like that little lockup I know. No problemo. Look, there he is. Oh shit! It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me. To the chariot, Jock. You drive. Quick, he's getting away. Walczymy z tą kurewską misją. Kurwa, jak nie auto zniszczone, to Jezus. Aj, denerwuje mnie. Kurwa, pierwszy odcinek i teraz kolejny odcinek po długiej przerwie i idzie jak krew z nosa. Kurwa, nagrywanie GTA, naprawdę. Ja, dobrze, że w Goticzku nie mam takich problemów, ukochanym Goticzku. Boże, kurwa, co tu się dzieje? Wszystko idzie naprawdę, w ogóle nic nie idzie zgodnie z planem, nic. Absolutnie nic. Kurwa, jakieś upierdliwe te zadania wszystkie są. Że aż się gotuje we mnie momentami, nie? Kurwa, mam serdecznie dosyć czasami tego świata, kurwa. Oj, miejmy nadzieję, że tylko chwilowy kryzys i zaraz mnie minie. Ta dwójka jebniętych staruszków mnie rozweseli. Oczywiście wcześniej nie można go dorwać. Pewnie jakbyśmy strzelili do niego, to może by nam misję wywaliło. Bo coś tam, coś tam. Musi nas zaprowadzić. Co prawda będzie zaraz fajny przejazd. Zobaczycie, o co mi chodzi, ale... Jezus, no kurwa, w dupę. I przeżył jeszcze ten rowerzysta. Tutaj Fajfus ucieka. Pewnie, że was lubi. Zwłaszcza po przywitaniu. Uwaga. O, skocznia. Korzystamy sobie. Tylko bym fury zaraz nie rozwalił. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. O kurwa. Aj. Dobra. Oh, my giddy aunt. Everything okay there, Earl Crazy Cakes? My prostate has taken quite a beating. You have to lower the tone. This must be second nature to you, Jock. All those stunts you used to do. And we saw you're up for governor of San Andreas. Cwaniaku w prawo skręcał, ja to wiem, właśnie. This level of derangement, I'm impressed. Little by little. Is he going through? O to właśnie mi chodziło. Tego jeszcze chyba nie było, nie? Przepraszam. On tak płynnie przejechał, ale nie. Ja tu nie mogę nawet fugi ze ściany wyrwać, bo mnie zatrzyma. I tu jest problem. Kurwa, nie lądujmy na dach. Dobra, udało się. Okej. Nie rozleciał się samochód.
Esteban to the trunk. Well, if you don't mind. Ależ nie, w czym problem? Come on! Come on! Let me meet your biggest fan! Fucking crazy! Get off me! You're good to go! Ah, a true gentleman! This is so exciting! Bawcie się dobrze. Dobra, oczywiście, z przyjemnością, saveik. 50 tylko? No come on. Ale grunt, że mamy to z głowy. Dobra. Plan jest taki, że chyba bierzemy się za zadanie główne. Bo to mamy w zasadzie do roboty. No oczywiście jeszcze to dla Franklina. To są te skoki spadochronowe, ten gościu świrnięty. Nie chcę na razie tych skoków. Zobaczmy, o co chodzi tutaj. Daleko mamy? Kawałeczek drogi jest. Jakbyśmy skorzystali z taksóweczki? Czemu by nie? Jestem ciekaw, czy jeszcze będą jakieś zadania od Lestera dla Franklina. Niby pokazuje nam przy save'ie, że 50 tam chyba 2% gry, więc jeszcze do końca sporo brakuje, nie? Więc liczę, że jeszcze jakieś zadania od tego Lestera. Przepraszam, zadania od Lestera będą dla Franklina, żeby tą kasę jeszcze robić, nie? Bo trochę mamy za skórniaków, nie powiem, ale to nie jest, żeby wykupić wszystko, absolutnie nie. Więc cały czas liczę na jakieś jeszcze zadania i na razie nic nie kupuję, żeby wiecie, żeby był większy zwrot z inwestycji, nie? No więc się na razie wstrzymamy, no i zaczniemy tą fabułkę. Zobaczymy, o co tam chodzi. Może tam zarobimy trochę kasy? A to zadanie z Franklinem na razie odpuszczamy. Tam jest pewien szkopulik taki, że trzeba się dostać na dach, żeby rozpocząć to zadanie. Ale nie chcę się już z tym chędożyć. Dobra, więc chodźmy na razie do naszej ustronnej kamieniczki. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co tam się dzieje w środku? It's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that boy? No one, my sweet. Proszę, hey, proszę, kto wrócił? Did you catch crabs at that conference? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Can I come in? I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap. You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa, hey. My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is. I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. To się trochę zaogniło, nie? Oh, hey there, Trevor.
Hey there, Wade. Cześć, cześć. Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Lepiej nie. Let's go get in the car, alright? Let's go have the time of our lives. Oh, I know exactly where to take you. Tej laski mi oczywiście nie szkoda, ale mam nadzieję, że ten kuzynek przeżył. No kurwa, był pod ciężkim pantoflem, no ale dobra. Co ty nie powiesz? I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip! Exactly! Trevor, boję się o Floyda. You're all red. You got syrup? Yeah! Syrup! Accident! We've all been there. Można tak powiedzieć, w pewnym sensie. But it don't taste like syrup. Daleko jest ten... Nie, jest daleko. Taste me, alright? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. Serio? Last year. I was on the way to the gathering with Gacy Bell and Kush Trojic and you stopped in Sandy Shores to get lit. Aż trochę dłużej się zna z Trevorem. When your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you driving out to the quarry and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now, cousin Deborah don't want you around. I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is. Oj, przejechałem, sorry. Zasłuchałem się w ich rozmowę. Here we are. What do you think? Okej. Ciekawe. Że mogę tu zapisywać auta. O nie, i znowu dostanę pewnie ograniczenia wiekowe. Już raz tutaj Franklinem byliśmy. Znaczy nie wiem, czy w tym samym klubie. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Through there. To the right. Thank you. Nikomu nie przeszkadza, jak Trevor wygląda? Okej. Okay. Skoro oni nie widzą problemu, ja tym bardziej. Rare to meet your new partner. Trevor wchodzi w nowy biznes. O kurwa. Aha, nie mamy teraz... Mamy nie przeszkadzać Trevorowi, dobra. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. Okej, okay, to tam będzie baza wypadowa, dobra. Kapuję. Czekajcie, chciałbym stąd wyjść. Kiedy odzyskamy rodzinę Michaela? Tu bardzo mi go szkoda. Dobra, tutaj mamy. A, i pokażę wam furę, bo tam kiedyś dostaliśmy SK od synala wyrodnego, że odstawił nam furę. No i troszeczkę ją... Chyba nie miała przyciemnianych szyb, nie? Na pewno miała inne alusy. Nie jeździłem ją, więc nie wiem, czy coś tam się silnikowo zmieniło. Dobra, czy mamy coś więcej do roboty, tak prawdę mówiąc? No tylko Franklinem ten skok... No mówię, że na razie nie, chcę odpocząć od tego skoku. Tak to nic więcej do roboty tutaj nie ma. Dobra, więc możemy sobie wsiąść i pojechać. A czekajcie, a jest coś... jakieś info? Nie, nic tutaj nie ma. Wiecie, w postaci jakichś SMS-ów od rodziny czy coś. Dobra.
A zadzwonimy do tego doktora. Chyba dawno nas nie było u niego, nie? Doc. Hey, it's me. Michael. Que pasa, amigo? Not good. Things have been pretty fucked up. You seem particularly confused, Mikey. Tell me why. I've been a mixed bag, Doc. What about the bad, Michael? Tell me. Okay. Prawie wszystko. Well, I'm back in Los Santos at least. You know, I had to leave town for a while after my family left me. Things were touch and go there, Doc. And there was a bank, train, chemical weapons facility. Government, Trevor, they just keep asking me to do this crazy shit. And it escalates, and it's gonna keep on escalating too, until I'm dead or I've killed everyone on the fucking planet. Jesus, but now I'm back in the city. You know, and I'm back in touch with the movie guy. God, I hope that's my way. No właśnie, dawno nie było żadnego zadania od filmu. It's the most powerful weapon you've got. Have you acted out in any other ways? Yeah, I mean, I've had good days, Doc, but mostly they've just been really bad days. Been doing really bad things, you know, hurting people. You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. No, chyba tak. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay, okay. Anything else? What about sex, Michael? Look, I made a few mistakes, Doc. Pretty bad ones, but the last few days, been a lot better. Well, I suppose you seeing the problems you cause is progress of a sort. So, hey, you know, as you can see, I'm kind of doing better. You know, not perfect, mind you, but better. The thing is, Michael, you know me, I'm not a sugarcoater or a scriptwriter. I mean, we tried a full range of pharmaceutical solutions a couple of years ago, and that went nowhere we want to go back to. Agreed? Agreed. Pewnie tak. I'm doing that again. Pissing myself, crying, sleeping in dinner, howling in the middle of the night. Fuck that shit. Maybe we got the doses a little wrong. You're going to have to get yourself under control. Listen. Next time we meet, perhaps we should meet back at my office. But I'm sorry. I'm afraid face-to-face sessions have got a little more expensive. I thought you said phone sessions were more expensive. Well, they were, but I realized that wasn't fair, so I raised the price on face-to-face. I'm sure you understand. And if you don't, maybe you should. Be well. Trzymaj się. Półtora klocka poszło się ebać. Przez dwie minuty rozmowy. No ale miejmy nadzieję, że jak przyjmujemy te jego rady, to jakoś zaowocuje w przyszłości. Chociaż cholera wie, no. Ciągle mam wrażenie, że rodzina nas nie docenia. Znaczy, trochę winy Michaela też w tym jest. No nie oszukujmy się, ale ciężką ma rodzinę. Nie chcę rozpieprzyć tej bryki od razu, ale może jakby trochę była podkręcona? Cholera wie. Jeszcze nie tuningowałem żadnego autka w GTA. Może kiedyś. Dobra. Mamy w... O kurwa, co to jest? Coś tutaj jest dla Trevora, no ale to teraz Trevor jest zajęty. Zajmiemy się misją główną, tak, ale to w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Odcinek chyba wyjdzie nieco krótszy niż... No ale dobra, może być. Mam nadzieję, że się wam podobało. Chyba szykujemy grunt pod największy skok w historii, nie? Chyba tak. Dobra, także trzymajcie się i na razie.